Wszystkich bardzo serdecznie witamy, rodzicu. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym będziecie się świetnie bawić i mam nadzieję, że w okresie wakacji też powtórzymy taki dzień sportu. A już teraz mogę Was zaprosić na przyszły rok, bo także będzie zorganizowany taki dzień dziecka, no o ile nas coś nie przyblokuje. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy, żebyście dzisiejszy dzień zakończyli z naprawdę wielkim uśmiechem na ustach. A teraz zapraszamy do rozgrzewki i krótki taniec. Wszyscy tutaj, tutaj patrzcie na ciocię Asię i tańczymy z ciocią Asią. Chodź ze mną. Każda mała pszczółka na zabawę pędzi już. Gucio też chce tańczyć, a bez niego ani rusz. I muzyka przez całą noc świeżcz Filip będzie grał. Śpiewajmy w nas zabawy, moc to imprezowy szał. Nadchodzi maja, śpiewem woła miasta szubidu i szubidej zatańczyć raz. Dzień dobry, znajdujemy się w miejscowości Borki. Jest ze mną pani sołtys Monika Stasiak. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Moniko, w dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Dziecka, w związku z czym pani jako tutaj organizator postanowiła zorganizować dla dzieci atrakcję. Jeśli coś więcej na ten temat mogłaby nam pani powiedzieć. W dniu dzisiejszym zaplanowane są zabawy taneczne. Oczywiście mam chętnych rodziców, które te zabawy poprowadzą. Konkurencje sportowe, ponieważ dysponujemy świetnym obiektem sportowym, więc dlatego dzisiaj korzystamy z tego obiektu. Dopisuje nam także pogoda. Później oczywiście przerwa na słodki upominek, a na sam koniec przewidzieliśmy dla dzieci kolor festiwal, więc Coś wspaniałego, tak, co ostatnio jest na topie, więc myślę, że dzieci będą zadowolone. A ile dzieciaczków pojawi się tutaj dzisiaj w tym miejscu? Przewidujemy 50 osób. Pani Moniko, czy jest to pierwsza taka impreza, którą pani organizuje tutaj na Orliku? Tak, to jest pierwsza impreza i mam nadzieję, że nie ostatnia. Mam nadzieję, że rodzice oraz dzieci będą chętne na kolejne spotkania i że w przyszłym roku tą imprezę powtórzymy. A korzystając z okazji, chciałabym wszystkim dzieciom, tym dużym i małym, starszym i młodszym, życzyć wszystkiego najlepszego, pogody ducha i uśmiechu na każdy inny dzień. Zostawiamy!
radna gminy Koło, pani Anna Mencel. Dzień dobry, pani Aniu. Witam serdecznie. Pani Aniu, w dniu dzisiejszym to wspaniałe przedsięwzięcie z okazji Dnia Dziecka, którego jesteśmy tutaj świadkami, nie odbyłoby się również bez pani zaangażowania. Skąd pomysł na to, żeby dla dzieci zorganizować taką imprezę i jakie atrakcje na dzieci tutaj w dniu dzisiejszym czekają? Dokładnie. Po długim okresie pandemii, który w pewnym sensie blokował takiego rodzaju przedsięwzięcia, no w końcu jesteśmy. Bardzo fajnie, bo zaczynamy od Dnia Dziecka. To jest pierwsze nasze takie wspólne przedsięwzięcie po długim okresie, jeśli chodzi o wieśborki. W dniu dzisiejszym dzieje się bardzo dużo. Gry zręcznościowe dla dzieci, gry w piłkę, malowanie twarzy, słodkie upominki, także mnóstwo atrakcji dla dorosłych, dla dzieci. Bawimy się również z animatorem zajęć, także bardzo fajnie pod względem tanecznym impreza przebiega. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tak jak widać pogoda dopisuje i jest po prostu rewelacyjnie. Czy w przedsięwzięcie włączyli się również rodzice? Włączyli się również rodzice w przedsięwzięcie w postaci przyprowadzenia jako pierwsze swoich cudownych pociech, również pod tym względem organizacyjnym. Po prostu zorganizowanie całej imprezy, przygotowanie, no i również po tym wszystkim posprzątanie całego terenu. Także też bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałabym również w tym pięknym dniu złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim dzieciom, nie tylko z mojej wsi Borki, ale również wszystkim dzieciom z terenu gminy. Uczestniczek dzisiejszego festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Borki jest... Wiktoria Kapusta. Bardzo miło, Wiktoria. Wiktoria, w jakiej szkole uczysz się? Uczę się w szkole numer 4 imienia Kawalerów Orderu Śmiechu. Wiktoria, uczestniczysz w dzisiejszym festynie, który został zorganizowany przez panią Sołtys. Moja droga, czy brałaś już udział w jakichś konkurencjach? Jeśli tak, to która z nich ci się najbardziej podobała? Tak, brałam jedynie w jednej, bo pierwsza, no, coś mi nie przypadła. Nie przypadła. A moja droga, jak ci się podoba dzisiejszy festyn, atmosfera, jaka panuje? No, jest super. Dawno nie było tak ciepło, więc myślę, że się nadaje taka okaza wyjść, spotkać z przyjaciółmi, porozmawiać. Dokładnie tak. Korzystając z okazji, moja droga, ja chciałabym ci złożyć życzenia, najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Uśmiechu i radości, spełnienia przede wszystkim twoich najskrytszych marzeń. Bardzo dziękuję. Kolejną z uczestniczek jest... Wiktoria Rusin. Witam, Wiktoria. Wiktoria, uczestniczysz w dzisiejszym festynie. Powiedz mi, z jakich
konkurencji już zdążyłaś, w jakich konkurencjach zdążyłaś wziąć już udział? Z opowiadania takich zabaw, takich głosowani i trzeba takie pisanki, takie takie kredki do gumek i jeszcze piórnik. Piórnik. Moja droga, brałaś również udział w zawodach, tutaj przed chwilą widzieliśmy. Jak podobały ci się te zawody? Fajne. A co należało zrobić w tej konkurencji? Trzeba pachowki i trzeba pachetkę, piłkę wziąć i potem trzymać i tak robisz. Przejść między pachowkami. Tak, i rzucić trzy piłki do pudełka. I wrócić z powrotem. Tak. Super. Wiktoria, masz pięknie pomalowaną twarz. Któż takie coś wykonał, moja droga? To jakaś z pań, która tutaj maluje wam twarze? Tak. Super, bardzo ładnie wyglądasz, Wiktoria. Dziękuję. Życzę ci udanej zabawy i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Dziękuję. Kolejnymi uczestniczkami, które chciałyby nam opowiedzieć o uczestnictwie w dzisiejszym festynie są, przedstawcie się. Laura Zabłocka. Ismena Brzoska. Bardzo mi miło was poznać. Powiedzcie mi, w jakich konkurencjach brałyście udział i która z tych konkurencji wam się może najbardziej podobała? Czy była taka konkurencja? Teraz mieliśmy tutaj krążenie pachołkami, no i mieliśmy rakietki, musieliśmy wrzucić piłeczki, no i to chyba była taka najlepsza, bo na razie to była ta, bo na razie innych nie było. A tobie, moja droga, czy też ta konkurencja się podobała, czy brałaś przede wszystkim w niej udział? Nie brałaś. Ale za to masz pięknie pomalowaną twarz. Korzystając z okazji, chciałabym wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, aby spełniły się wasze marzenia, dziewczynki. No i oczywiście zapraszam do uczestnictwa w kolejnych konkurencjach. Dziękuję.